Nazywam się Andrew Ryan i jestem tu, by zadać wam pytanie. Czy człowiekowi nie należą się owoce jego pracy? Nie, mówi człowiek w Waszyngtonie. Należą się najuboższym. Nie, mówi człowiek w Watykanie. Należą do Boga. Nie, mówi człowiek w Moskwie. Należą się wszystkim. Odrzuciłem te odpowiedzi. Zamiast nich wybrałem coś innego. Wybrałem to, co niemożliwe. Wybrałem Rapture. Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. W tym filmie przybliżę wam historię podwodnego miasta Rapture, miejsca, które odwiedzamy w każdej odsłonie serii Bioshock, kojarzonego jednak najbardziej z dwoma pierwszymi, oraz DLC Burial at Sea. Materiał w zasadzie zespoileruje wam całą trylogię, także jeśli nie chcesz psuć sobie zabawy, wróć później i potraktuj to jako uzupełnienie historii, którą najlepiej odkrywać osobiście. Pozostałym życzę miłego oglądania. Rapture jest marzeniem jednego człowieka, Andrew Ryana, ekscentrycznego przedsiębiorcy i właściciela Ryan Industries. Mężczyzna przyszedł na świat w małej wiosce pod Mińskiem, na terenie Imperium Rosyjskiego. Prawdziwego imienia i nazwiska nie znamy. Był świadkiem rewolucji, która doprowadziła do upadku caratu. Zniszczyła również rodzinny biznes Ryana. Gdy Czerwona Gwardia rozpoczęła czystki wśród przeciwników reżimu, wraz z ojcem uciekł do Konstantynopola. Jego ciotka oraz wujek zginęli jako jedni z pierwszych. Te nieprzyjemne doświadczenia położyły podwaliny pod późniejszą filozofię mężczyzny, który uważał, że świat kształtują wielcy ludzie i gdy do władzy dorywają się pasożyty pokroju bolszewików, jest on niszczony. W 1919 roku nasz bohater wyruszył do Stanów Zjednoczonych, wierząc, że jest to miejsce, w którym wielki człowiek może dać upust swym ambicjom. Tam też zmienił tożsamość na Andrew Ryan. Wiodło mu się dosyć dobrze, spełnił swój amerykański sen. Sława i bogactwo nagrodziły jego intelekt oraz determinację. Dorobił się na ropie naftowej, pieniądze mądrze inwestował w kolejne działalności. Niestety jego fascynacja Ameryką przeminęła w latach 30., gdy w odpowiedzi na wielki kryzys ruszyły państwowe programy społeczne. Ryan pogardzał kolektywizmem i socjalizmem. Uważał, że ci, którzy korzystają z dorobku innych, są pasożytami. Powiadał, że Roosevelt karmi Amerykanów łyżeczką z bolszewicką trucizną. Według jego filozofii człowiek mógł posiadać tylko to, na co sam zapracował. Gdy Hiroshima i Nagasaki zostały zniszczone przez eksplozje atomowe, Ryan zrozumiał, że pasożyty dorwały się do broni zdolnej niszczyć wszystko, czego nie mogły odebrać ludziom. Andrew Ryan postanowił wykorzystać całą swoją fortunę, by zbudować Rapture, a wraz z nim nową społeczność, w której artysta nie będzie bać się cenzury, gdzie naukowca nie ograniczałaby moralność, gdzie wielcy nie byliby skrępowani małymi. Żadnych bogów, żadnych panów, tylko człowiek. Ryan postanowił umieścić miasto pod wodami Oceanu Atlantyckiego, czyli tam, gdzie nie dostaną się pasożyty, gdzieś między Islandią a Grenlandią. Budowa ruszyła pod koniec 1945 roku. Pracowali przy niej najlepsi z najlepszych, wykwalifikowani architekci, inżynierowie, robotnicy oraz mechanicy. Wielu podzielało ideały inicjatora przedsięwzięcia, postrzegając je jako nowy początek dla siebie samych. Spawacze głębinowi umieścili na dnie pale i dźwigary, osadzając je głęboko w skale i mule. Zakotwiczono o nie budynki tworzące metropolię, w stylu Art Deco. Już w listopadzie 1946 roku na miejsce wprowadzili się pierwsi mieszkańcy. Do końca lat 40. zakończono główny etap budowy, a do 51. trwały pozostałe prace wykończeniowe. Operację przeprowadzono w taki sposób, że na powierzchni wiedział o niej mało kto. W Rapture zastosowano najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne ówczesnych czasów. Wraz z rozwojem gospodarczym rozpoczynano kolejne projekty mające na celu rozszerzenie miasta. Dzięki wysiłkowi mieszkańców stało się ono wolnorynkową utopią, spełnieniem snów Andrew Ryana. Niestety sytuacja nie trwała długo, w końcu musiało dojść do podziałów. W społeczeństwie odrzucającym prawo pracy oraz altruizm górować zaczęły chciwość, elitaryzm oraz wszystko co najgorsze w dzikim kapitalizmie. Bogaci się bogacili, a biedni natomiast zbierali po nich ochłapy. Nie wszyscy mieszkańcy Rapture należeli do klasy wyższej. Ktoś musiał wykonywać proste i wymagające wysiłku pracę, dbać o poprawne funkcjonowanie metropolii. Prawo Rapture zabraniało zakładania związków zawodowych, organizacji charytatywnych oraz działalności mających na celu pomoc innym. Ci, którym nie wyszło, zostali zepchnięci na margines, pozostawieni samemu sobie, bez możliwości poprawy sytuacji. Wielu umierało z głodu na ulicach. Niewidzialna ręka wolnego rynku zrobiła swoje. Na przełomie lat 40. i 50. dr Bridget Tenenbaum odkryła Adama, substancję wytwarzaną przez nieznany wcześniej gatunek ślimaków morskich. Przyspieszyło to rozwój inżynierii genetycznej. Tak powstały plazmidy. Były one lekiem na wszelkiej maści dolegliwości oraz pozwalały zyskać nadnaturalne zdolności swoim użytkownikom. Druga opcja wymagała towarzystwa innej substancji, Ewy.
Mniej więcej w tym samym czasie dr Yi Suchong stworzył tatuśków, genetycznie zmodyfikowanych ludzi, których ciała zespolono z kombinezonami do nurkowania. Ich zadaniem była konserwacja Rapture, czyli przeprowadzanie napraw oraz dbanie o ogólną kondycję miasta, wydobywanie surowców z dna oceanu, a także praca przy planowanych w przyszłości projektach budowlanych. Po odkryciu US oraz podróży w czasie i między wymiarami przez Rosalind Lutis z Suchongiem kontakt nawiązał Jeremiah Fink, przedsiębiorca z Kolumbii, podniebnego miasta istniejącego w latach 1893-1912. Większość jego produktów oparta była o doświadczenia z przyszłości. Czołowe przedsiębiorstwa z Rapture odmówiły dr Tenenbaum wsparcia nad rozwojem badań nad Adamem. Ona sama uważała, że to odkrycie zmieni świat, pozwoli urzeczywistnić biblijny raj. Sytuację do zbicia na tym majątku postanowił wykorzystać pewien człowiek, Frank Fontaine. Przemyt do podwodnego miasta towarów z powierzchni pomógł mu zbudować podziemne imperium, zajmujące się produkcją Adama. Pani doktor odkryła, że symbioza człowieka oraz ślimaka pozwala na 30-krotnie większą ilość produkcji substancji niż standardowe metody, lecz większość organizmów odrzucała mięczaki. Z jakiegoś powodu nie robiły tego małe dziewczynki. Ślimaki wszczepiano im do żołądków. Tak powstały siostrzyczki, genetycznie zmodyfikowane dzieci rodem z horrorów. Fontaine stworzył kilka sierocińców, by wykorzystywać ich mieszkanki jako gospodarzy Adama. Uważał, że siostrzyczki są przerażające, lecz musiał zaakceptować fakt ich istnienia, by realizować swoje cele. Zapotrzebowanie na opium dla ludu było ogromne. Tenenbaum coraz bardziej była rozgoryczona swoją pracą dla Fontaine'a. Z czasem zaczęła nienawidzić samą siebie. Zrozumiała, że to, co zrobiła, było potworne. Wyrzuty sumienia sprawiły, że pracodawca ją zwolnił. Adam okazał się zarówno błogosławieństwem, jak i początkiem końca Rapture. Jego użytkownicy cieszyli się możliwościami, które oferował, oraz lekami na choroby, z którymi ludzkość dotychczas sobie nie radziła, lecz okazał się silnie uzależniający. Wystarczyło zaledwie kilka dawek, a organizm już potrzebował kolejnych, by zaspokoić rosnące pragnienie. Bez ciągłego dostępu do Adama ludzie popadali w szaleństwo. Tych, którzy tracili kontakt z rzeczywistością, nazywano genofagami. Gdy wpływy Fontaine'a na losy Rapture były wystarczająco duże, kolejnym etapem jego planów było obalenie Andrew Ryana. Ten cały czas obserwował, jak jego konkurent piął się na szczyt. Widział w tym spełnienie możliwości i ambicji, jakie oferowało miasto. Upominał krytyków Fontaine'a, skarżących się na jego produkty. Twierdził, że jak im się coś nie podoba, to niech zaoferują lepsze. Nie spodobała mu się tylko jedna rzecz. Jego działalność przemytnicza. Uznał ją za poważne zagrożenie dla istnienia Rapture. Nie chciałby mieszkańcy powierzchni, a w szczególności światowe rządy, odkryły fakt jego istnienia. Fontaine był świadomy, że Ryan prędzej czy później się za niego weźmie. Opracował skomplikowany plan awaryjny przejęcia kontroli nad Rapture, zwany Asem w rękawie. Jeszcze w 1956 roku kupił od Jasmine Jolin, kochanki Ryana, zapłodniony embrion. Chciał, by jego dzieło miało w sobie DNA założyciela Rapture. Narodziło się w laboratorium. Następnie poinstruował doktora Suchonga, by wraz z Tenenbaum sztucznie go postarzyli i wyprali mózg, tworząc posłusznego zabójcę, którego następnie wysłano na powierzchnię jako uśpionego agenta. Tym człowiekiem był protagonista pierwszej odsłony Bioshocka, Jack. Kluczem do jego kontroli była komenda "byłbyś łaskaw". 12 września 1958 roku ludzie Ryana wkroczyli do siedziby Fontaine'a po to, by go aresztować. Ten nie zamierzał się poddać, wskutek czego doszło do strzelaniny zakończonej śmiercią Franka. Rada miasta przejęła Fontaine Futuristics, kontynuując produkcję plazmidów. Automaty zajmujące się ich sprzedażą można było znaleźć już na prawie każdej ulicy. Andrew Ryan, w przeciwieństwie do swojego rywala, nie widział potrzeby ukrywania siostrzyczek przed mieszkańcami miasta. Założył sieć szkół mających edukować młode dziewczęta. W rzeczywistości zmieniano je tam w żywe fabryki Adama. Gdy szaleństwo spowodowane uzależnieniem od substancji oraz niezadowoleniem społecznym wylało się na ulicę, zaczęli ginąć ludzie. Siostrzyczkom przydzielono zadanie wydobywania Adama z ciał zmarłych. Spotkało się to z oburzeniem oraz atakami na nie. W odpowiedzi Ryan zlecił Suchongowi stworzenie dla siostrzyczek ochroniarzy. Tak powstała seria Alpha. Ostatecznie projekt zakończył się porażką, bo próby wytworzenia więzi z siostrzyczkami nie przyniosły rezultatów. Jednak zdarzały się wyjątki, takie jak Obiekt Delta, protagonista Bioshock 2. Po śmierci Fontaine'a dr Tenenbaum pracowała dla Ryan Industries. Gdy prawda o jej roli w stworzeniu siostrzyczek wydostała się do opinii publicznej, została okrzyknięta zbrodniarzem. Kobieta zapadła się pod ziemię, stworzyła sanktuarium dla siostrzyczek, w którym próbowała odwrócić chorobę Adama. Zamierzała pomóc odzyskać dziewczynkom człowieczeństwo, a w przyszłości pozostałym mieszkańcom Rapture. Wszyscy sądzili, że Fontaine zginął w strzelaninie, lecz tak naprawdę sfingował on swoją śmierć i przybrał nową tożsamość. Tak narodził się Atlas.
Skromny rybak, bojownik o wolność, niosący pomoc tym, którzy jej potrzebowali, który oczarował prostych ludzi, mówiąc im to, co chcieli usłyszeć. Bohater proletariatu. Powoli przygotowywał on grunt pod przewrót, który miał wkrótce nadejść. Gromadził armię złożoną z genofagów, kontrolował ich za pomocą uzależnienia. Podsycał wojnę klas. W Bioshock Infinite dowiedzieliśmy się, że w tym uniwersum istnieje niezliczona ilość światów równoległych. Niektóre się od siebie różnią, inne są podobne. Istnieją w nich stałe i zmienne. Zawsze jest mężczyzna, zawsze jest latarnia i zawsze jest miasto. Rapture jest jedną ze stałych. Jeśli chodzi o zmienne, w jednej z wersji Rapture w 1949 roku pojawił się uciekający przed przeszłością Zachary Hale Comstock. Mężczyzna powrócił do swego starego imienia i nazwiska, Booker DeWitt, i otworzył w mieście agencję detektywistyczną. Jego usługi cieszyły się popularnością. Gdy nie pił i nie popadał w hazardowy ciąg, wiodło mu się bardzo dobrze. 8 października 1958 roku do Rapture przybyła ostatnia Elizabeth. Posiadała ona wspomnienia, myśli i uczucia wszystkich innych swoich wcieleń. Gdy poukładała sobie wszystko w głowie, zmieniła tradycyjny strój na coś bardziej odpowiedniego dla miejsca oraz czasów, w których przebywała, i postanowiła zapoznać się z kulturą miasta. Przez pewien czas współpracowała z Sanderem Cohenem, znanym artystą. Z powodu jej obecności w Rapture zaczęły pojawiać się łzy, co zwróciło uwagę doktora Suchonga. Kobieta zamierzała zemścić się na Comstocku. Dowiedziała się o prowadzonej przez niego sprawie poszukiwań małej dziewczynki imieniem Sally. Detektyw uznał, że ta nie żyje, i porzucił śledztwo. Jednak Elizabeth wiedziała, że jest ona zamieniona w siostrzyczkę. 31 grudnia 1958 roku zawitała do biura Bookera DeWitta i zaproponowała mu doprowadzenie sprawy Sally do końca. Pojawienie się tajemniczej kobiety sprawiło, że Booker zaczął mieć retrospekcję swojego wcześniejszego życia. Po trafieniu do Rapture stracił pamięć. Mężczyzna jakiś czas wcześniej adoptował Sally, lecz pewnego dnia stracił ją z oczu. Dziewczynka zniknęła, a on został z poczuciem winy, więc mimo że nie ufał kobiecie, zgodził się z nią ruszyć za darmo. Elizabeth kontynuowała swoją grę, zamierzała przywrócić mu wspomnienia, a następnie ukarać tak, by był świadom swoich czynów. Za pośrednictwem Cohena para bohaterów trafiła do zatopionego domu towarowego Fontaine'a. Tam odnalazła Sally. Comstock w końcu przypomniał sobie to, co zrobił. Podczas próby kradzieży Anny łza obcięła dziewczynce głowę, a bliźniacy Lutis odesłali go do Rapture. Mężczyzna wyraził szczery żal, lecz Elizabeth w to nie wierzyła. Następnie oboje zginęli niespodziewanie z rąk tatuśka. Tego samego dnia w mieście Atlas dał sygnał do powstania robotników. Starcia między zwolennikami jego a Ryana przybrały później formę pełnowymiarowej wojny domowej. Przyspieszyła ona degradację fizyczną i umysłową uzależnionych od Adama mieszkańców metropolii. Obie strony rozpoczęły plazmidowy wyścig zbrojeń. Ich przedstawiciele używali coraz więcej substancji, by zyskać przewagę, co napędzało błędne koło. Elizabeth była uwięziona w stworzonej przez jej umysł romantycznej wizji Paryża. W końcu zaczęła żałować, że posłużyła się Sally do ukarania Bookera. Chciała się zrehabilitować, pomagając dziewczynce. Na pomoc niechętnie przybyli jej Rosalind i Robert. Elizabeth umarła, lecz jej superpozycja kwantowa pozwalała wrócić do Rapture. Jednak pod warunkiem, że straci swoją moc. Tak też zrobiła i stała się normalną osobą. Obudziła się w Rapture, będąc świadkiem tego, jak Atlas i jego genofagi porywają Sally. Mężczyzna zamierzał ją zabić, lecz Elizabeth ujawił się Booker, którego tylko ona widziała. Kazał powiedzieć Atlasowi, że kobieta jest asystentką doktora Suchonga i potrafi wprowadzić porywaczy z powrotem do głównej części Rapture. W zamian ona i Sally miały odejść wolno. Głos Bookera prowadził Elizabeth przez zatopione sekcje miasta, aż dotarła do zaimprowizowanego laboratorium Suchonga. Pomogła mu naprawić portal prowadzący do Kolumbii, w zamian za cząsteczki Lutis. Gdy odkryła prawdziwą tożsamość Atlasa, zrozumiała, że po wszystkim lider rebeliantów ją zabije, albo ona jego. Andrew Ryan, widząc działania kobiety, dał jej wybór. Albo dołączy do niego, albo zginie wraz z ludźmi Atlasa. Ta odparła, że nie stoi po żadnej ze stron. Chodziło jej tylko o Sally. Po przyłożeniu cząsteczek Lutis do sufitu domu towarowego Fontaine'a, budynek zaczął się unosić, a Elizabeth była świadkiem, jak powstańcy atakują restaurację Kashmir, zaczynając prawdziwą wojnę domową. Za swą pomoc została wynagrodzona chloroformem i ponownym przesłuchaniem. Atlas stwierdził, że skoro jest asystentką Suchonga, to zna lokalizację asa w rękawie, którego naukowiec nigdy nie dał Fontaine'owi. Straciła przytomność i obudziła się jakiś czas później, w rozdartym wojną mieście. Atlas ponownie zażądał od niej asa, grożąc lobotomią. Elizabeth się nie przestraszyła, więc mężczyzna zaczął grozić Sally. Był wytworem jej wyobraźni, pozostałością pomocy, którą kiedyś posiadała. Bohaterka ruszyła zdobyć przedmiot pożądany przez szantażystę.
Po drodze zauważyła, że tatuśkowie zaczęli nawiązywać więź z siostrzyczkami. Potrzebowali Adama, by się uleczyć, a wstrzyknąć go mogły im tylko ich nowe, małe podopieczne. Hybrydy będące niegdyś konserwatorami Rapture zostały ich obrońcami. Elizabeth była świadkiem, jak suczonk nieświadom nowo powstałej więzi uderzył jedną z siostrzyczek, za co został przewiercony przez tatuśka. As był zaszyfrowaną wiadomością. Gdy dotarł do Atlasa, rozgoryczony mężczyzna uderzył Elizabeth kluczem francuskim, po czym zażądał od półprzytomnej kobiety, by odczytała mu treść. Była nią fraza byłbyś łaskaw, pozwalająca kontrolować zabójcę stworzonego przez Tenenbaum i Suchonga. Dzięki temu Atlas mógł wprowadzić w życie swój plan zabicia Ryana i przejęcia kontroli nad miastem. Mając to co chciał, mężczyzna przypieczętował los Elizabeth, zadając jej śmiertelny cios. Kobieta doświadczyła wizji przyszłych wydarzeń, o których wspominać nie będę, bo zaraz o nich i tak usłyszycie. Zapoczątkowała łańcuch wydarzeń, które zakończyły cykl przemocy w Rapture. Zmarła, trzymając Sally za rękę. Jak już wcześniej wspomniałem, w świecie Bioshocka istnieją niezliczone światy równoległe. Jednak niezależnie od zmiennych, pewne wydarzenia zawsze mają miejsce. Wojna domowa w Rapture trwała około 4 miesiące i doprowadziła do zrujnowania miasta. Zniszczona została większość infrastruktury. Zginęła spora część populacji. Puste, zalane wodą korytarze od czasu do czasu przemierzały oszalałe genofagi, albo tatuśkowie z siostrzyczkami. Ci, którzy nie zwariowali, popełnili samobójstwo. Zginęli albo czekali w swych bezpiecznych kryjówkach. Chyba już tylko na cud. Metropolia była ruiną, którą od całkowitego fizycznego rozpadu chronili tatuśkowie. W 1960 roku Fontaine czuł, że powoli traci panowanie nad genofagami. Postanowił sprowadzić do Rapture Asa w rękawie. Kontrolowany przez niego Jack porwał samolot, którym podróżował i rozbił go w okolicy latarni będącej drogą do podwodnego miasta. Na miejscu sojusznikiem Jacka został Atlas, który prowadził go przez krótkofalówkę. Andrew Ryan myślał, że przybysz był agentem CIA albo KGB i robił wszystko, by go zabić. Atlas powiedział bohaterowi, że założyciel Rapture jest tyranem, który doprowadził miasto na skraj upadku. Wyjaśnił, jak korzystać z plazmidów. Zasugerował, że musi zabijać siostrzyczki, by zdobyć większą ilość Adama. Ich rozmowę usłyszała dr Tenenbaum, która poprosiła Jacka, by nie zabijał siostrzyczek, a zamiast tego je ratował za pomocą specjalnego plazmidu, który przywracał im człowieczeństwo. Jack dotarł do biura Ryana, który nie stawiał oporu. Wyjawił mu prawdę na temat Atlasa, niego samego oraz tego, że jest marionetką, a następnie zademonstrował brak wolnej woli, wydając polecenie zabicia go. Zabij. Człowiek wybiera, niewolnik słucha. Słuchaj. To ostatnie słowa Andrew Ryana. Dzięki temu nic nie stało na przeszkodzie w drodze do władzy nowemu dyktatorowi. Fontaine nie potrzebował już Jacka. Myślał, że zginął on przez aktywowany system bezpieczeństwa. Lecz na pomoc przyszła Tenenbaum i siostrzyczki. Pani doktor usunęła Jackowi część z jego uwarunkowanych reakcji. Powiedziała również, że pomoże mu pozbyć się pozostałych. Ostatecznie mężczyzna stanął do konfrontacji z Fontaine'em. Ten wstrzyknął sobie ogromne ilości Adama, przez co zmienił się w potwora. Zginął jednak z ręki Jacka oraz siostrzyczek. W zależności od podejmowanych przez Jacka decyzji, dalsza część tej historii mogła mieć inny przebieg, lecz kanonicznie uratował on siostrzyczki w tym sali. Wraz z nimi wydostał się na powierzchnię. Opiekował się nimi, a gdy dziewczynki dorosły i ułożyły sobie życie, wciąż był dla nich najważniejszym mężczyzną. Przez kolejne lata Rapture podupadło jeszcze bardziej. Tatuśkowie robili co mogli, by utrzymać je w jako takim stanie, lecz pewne sekcje uległy całkowitemu zniszczeniu. Śmierć Ryana i Fontaine'a zostawiła pole dla nowych graczy. By zrozumieć kolejne wydarzenie, musimy cofnąć się do czasów świetności Rapture. Jednym z mieszkańców miasta była Sophia Lam, ceniony psychiatra. Zamierzała nieść pomoc tym, którzy zmagali się z licznymi problemami, spowodowanymi m.in. brakiem światła słonecznego. Później doszedł Adam. Kobieta założyła sektę zwaną Rodziną Rapture. Pomagając ludziom, nakłaniała ich, by do niej dołączali. Podstawowym założeniem wierzeń rodziny było kolektywistyczne poczucie jedności i braterstwa. Totalne przeciwieństwo filozofii Ryana. Obowiązkiem człowieka spełnionego było dzielenie się swoim szczęściem z innymi. Członkowie kultu odradzali się jako bezinteresowne istoty wierne rodzinie. Składali się zarówno z genofagów, jak i zwykłych ludzi. Sophia za swoje poglądy trafiła do więzienia, a jej córka Eleanor do sierocińca, gdzie została zmieniona w siostrzyczkę. Gdy w 1958 roku Lam wyszła na wolność, odebrała swoją córkę obiektowi Delta, czwartemu z serii obrońców siostrzyczek. Pierwszemu, który wytworzył z jakąkolwiek więź, zmusiła Deltę do samobójstwa. Stał on bowiem na przeszkodzie w realizacji jej planów. Po wizycie Jacka rodzina Rapture stała się dominującą siłą w mieście. Jej członkowie oddawali cześć Sophii i jej córce. Doktor Lam zamierzała przekształcić siostrzyczki w o wiele bardziej groźniejsze i silniejsze istoty, starsze siostry.
Wysyłała je na wybrzeże Oceanu Atlantyckiego, by porywały małe dziewczynki. Przebywająca na powierzchni Tenenbaum zauważyła porwania, wróciła więc do Rapture. W 1968 roku Eleanor wraz z innymi siostrzyczkami ożywiła obiekt Delta w komorze witalnej. Ich połączenie było bardzo silne, dziewczynka liczyła, że tatusiek obroni ją przed matką. Delta, korzystając z pomocy siostrzyczek, a także sojusznika dr Tenenbaum, Augustusa Sinclaira, ruszył powstrzymać plany rodziny Rapture. Jak się okazało, Sofia zamierzała przekształcić córkę w ucieleśnienie wszelkich ideałów sekty, zmieniając ją w dużą siostrę, posiadającą wspomnienia i myśli wszystkich mieszkańców miasta. Dziewczynka ukrywała się przed matką, lecz w końcu została złapana. Ostatecznie obiekt Delta wraz z uwolnioną Eleanor rozprawił się z liderami rodziny Rapture, a w zależności od podjętych przez niego decyzji, zakończenie tej historii mogło wyglądać inaczej. Kanonicznego nie znamy, lecz pamiętajmy, że w uniwersum, w którym istnieją światy równoległe, każde może nim być. Po tych wydarzeniach Rapture stało się grobowcem. Wątpliwe, by nielicznym ocalałym, w większości niestabilnym psychicznie genofagom, udało się odbudować to, co z niego zostało. Pozbawieni źródeł Adama, tatuśkowie w końcu oszaleli. Nikt nie tworzył nowych, więc liczba wycieków oraz uszkodzeń konstrukcji metropolii rosła. Ważny problem stanowiło zbrojenie budynków, wykonane z aluminium zamiast stali. Aluminium słabo radziło sobie z naprężeniami, więc w końcu budynki musiały zapaść się pod swoim ciężarem. Problemy te nie były znane w czasach, w których powstawało Rapture. Dr. Tenenbaum wróciła na powierzchnię, gdzie kontynuowała badania nad lekarstwem na chorobę Adama. Udało się jej przywrócić człowieczeństwo obiektowi Sigma. Co się zdarzyło w Rapture, zostało w Rapture. Nieliczni żywi pamiętali o koszmarze związanym z tym miejscem. Większość chciała zapomnieć. Miasto skończyło na cmentarzu historii. Dla wielu było mitem, legendą, teorią spiskową. W latach 80. amerykańska stacja PHE wyemitowała co najmniej dwa odcinki programu Fact from Myth, zatytułowane Rapture – Współczesna Atlantyda? Druga część i jedyna, jaką możemy obejrzeć, rozpoczyna się od przypomnienia widzom wydarzeń z poprzedniego, niedostępnego dla nas odcinka dokumentu. W skrzyni, którą ocean wyrzucił u brzegów Nowej Anglii, znaleziono kilka artefaktów z Rapture, m.in. maskę królika, lalkę samoróbkę tatuśka, pustą strzykawkę oraz obraz przedstawiający kobietę tańczącą z mężczyzną na balu maskowym. Obraz namalowany przez Sandera Cohena, przedstawiający Bookera DeWitta i Elizabeth. Ekipa Fact from Myth odwiedziła anonimową kobietę z północnej części stanu Nowy Jork, o której mówiono, że dorastała w Rapture. Gdy pokazano jej zdjęcia przedmiotów pochodzących z tego miejsca, zareagowała nerwowo i zamknęła się w domu. Po emisji programu pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi. Tak naprawdę kobietą z nagrania była Sally, a po jej reakcji można wywnioskować, że nie chciałaby ktokolwiek przypominał jej o koszmarze, jaki musiała przejść. Także dotarliśmy do końca. W tym filmie to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dziękuję bardzo za to, że chcieliście mnie wysłuchać. Do następnego razu. Cześć!